Zgromadzenie Siostercanek od samego początku doznaje szczególnej opieki świętego Józefa. Warto wspomnieć, że właśnie w święto opieki świętego Józefa, to jest 15 kwietnia 1894 roku, zostało powołane do istnienia. Zgromadzenie pod czujnym okiem niebieskiego opiekuna nieustannie wzrasta na chwałę Najświętszego Serca Jezusowego. Przeżywając rok świętego Józefa, chcemy spojrzeć na postać tego świętego niejako oczami świętego Józefa Sebastiana Pelczara i błogosławionej matki Klary Szczęsnej. Niech ta krótka podróż śladami założycieli zgromadzenia pomoże nam na nowo odkryć skarby ukryte w ojcowskim sercu świętego Józefa. Do wielkich rzeczy przeznaczył Bóg od wieków świętego Józefa, bo do pomocy w dokonaniu się tajemnicy wcielenia, to też zlał na niego przeobfite łaski, jakie innym świętym nie zostały dane. Twierdzą nawet teologowie, że święty Józef przez wzgląd na zasługi Zbawiciela i na wzniosłe swe posłannictwo został, podobnie jak Jan Chrzciciel, uświęcony w żywocie Matki i oczyszczony z grzechu pierworodnego. Całe życie świętego Józefa było ukryte w Bogu, a tak mało znane światu, że o nim w niewielu tylko miejscach wspomina Ewangelia, a o jego śmierci żadnej nie podaje wiadomości. Było to życie modlitwy, cichej pracy i ciągłej ofiary. Jego wybór na ojca świętej rodziny był szczególnym przywilejem Bożym, a Józef okazał się wiernym wszystkim łaskom, jakie otrzymał. I tak z nimi współdziałał, że nabył wszystkie cnoty w wysokim stopniu. Dlatego Duch Święty nazywa go sprawiedliwym, czyli świętym. Drugim przywilejem, jaki świętemu Józefowi dostał się w udziale, był wybór na oblubieńca Maryi, tej dziewicy najczystszej, najświętszej, najdoskonalszej, którą Trójca Święta przeznaczyła od wieków na Matkę Syna Bożego. Miał on być nie tylko jej opiekunem na ziemi, ale także świadkiem i naśladowcą jej cnót. Toteż, przejąwszy się nadprzyrodzoną i najczystszą miłością ku swojej oblubienicy, ukochał również jej cnoty, a szczególnie anielską cnotę dziewictwa. Trzecim przywilejem było podniesienie go do godności opiekuna i przybranego Ojca Pana Jezusa, przez co stał się obrazem i zastępcą Ojca Niebieskiego na ziemi, głową świętej rodziny i uczestnikiem tajemnic Bożych. O jakże niewysłowiona to godność zwać się Ojcem Tego, który niebem i ziemią włada. Jaka przeobfitość łask i pociech stąd poszła, że mógł On nie tylko Słowo wcielone wielbić, klęcząc przed Nim na kolanach, ale także piastować w swoich objęciach i obsypywać pieszczotami, a potem patrzeć na Niego, słuchać Jego rozmów, umierać na Jego rękach. Święty Józef, ponieważ otrzymał godność przybranego Ojca Syna Bożego, stał się Ojcem tych, których Syn Boży na mocy wcielenia przyjął za swoich braci, to jest wszystkich ludzi.
Uczą mistrzowie duchowni, że Bóg zachował świętemu Józefowi te same przywileje w niebie, jakie posiadał na ziemi. Jak więc Syn Boży jako dziecię nigdy nie sprzeciwiał się woli świętego Józefa, o ileż więcej teraz spełnia każdą jego prośbę. Stąd prośba świętego Józefa wszystko może wyjednać u Chrystusa Pana. Idźże i ty do Józefa we wszystkich swoich potrzebach. Polecaj jego opiece cały Kościół, polecaj rodziny i dzieci, bo on wzorem mężów i ojców. On opiekunem i żywicielem sierot. Polecaj rzemieślników i robotników, bo on wzorem i orędownikiem ludzi ciężko pracujących. Polecaj konających i duszę w czyśćcu. Proś też świętego Józefa, aby jak on sam umierał na rękach Jezusa i Maryi, tak i do ciebie w chwili śmierci sprowadził Jezusa i Maryję. Jeżeli chcesz doznać tej miłosiernej opieki świętego Józefa, czcij go, kochaj i wzywaj. Poświęcaj czci jego każdą środę i cały miesiąc marzec i rozszerzaj nabożeństwo do niego. W naszym zgromadzeniu kult świętego Józefa szczególnie rozszerzała błogosławiona matka Klara Szczęsna. Powierzając Bożemu Sercu przez jego przyczynę wszystkie trudności i walki wewnętrzne. Dlatego też z dziecięcym zaufaniem zwracały się do tego świętego pierwsze siostry sercanki. Jego szczególnej czci poświęcono każdą środę, przez cały marzec śpiewano lub odmawiano litanię, uroczyście obchodzono dzień 19 marca, a w szczególności dzień jego opieki, jako rocznicę powstania zgromadzenia. Od początku istnienia sercańskiej rodziny zakonnej codziennie płynęły do tronu tego niebieskiego orędownika gorące prośby, aby strzegł zgromadzenia od wszelkiego zła. Warto wspomnieć, że od młodzieńczych lat przez całe swoje życie błogosławiona matka Klara czciła i kochała świętego Józefa. Nie dziwi więc fakt, że u początków istnienia zgromadzenia obrała go sobie za szczególnego patrona. Wyrazem szczerej wdzięczności matki Klary wobec świętego Józefa było poświęcenie domu przy ulicy Garncarskiej opiece tego świętego i rozkrzewianie w sercach sióstr nabożeństwa do niego. Zewnętrznym znakiem serdecznego przywiązania do niebieskiego opiekuna była również troska o szerzenie jego kultu w całym zgromadzeniu i w poszczególnych domach zakonnych. Jak wspominają pierwsze siostry sercanki, figura świętego Józefa w krakowskim klasztorze była zawsze przyozdabiana i ubrana kwiatami. Idąc za przykładem naszej błogosławionej matki Klary, również dziś staramy się wyrażać mu naszą wdzięczność poprzez te proste gesty czci i dziecięcej miłości. Według wskazówek biskupa Józefa Sebastiana Pelczara święty Józef miał być dla zgromadzenia wzorem życia wewnętrznego. Wydaje się natomiast, że dla matki Klary święty Józef był nade wszystko opiekunem, w którym należy pokładać nadzieję. Siostra Weronika Żmudzińska zaznacza, że matka Klara obok wielkiego nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu i Serca Jezusowego odznaczała się nabożeństwem do świętego Józefa. Ona wszczepiła w zgromadzenie stałe, żywe i drogie nabożeństwo do świętego Józefa, który ufności naszej nie zawiódł i cudowną prawie opieką otaczał w potrzebach materialnych i duchowych. Matka Klara i my, pierwsze członkinie zgromadzenia, opierałyśmy się na tej niezawodnej opiece naszego patrona. Wspomina siostra Weronika. Matka Klara w początkach swego pobytu w Krakowie, jeszcze jako sługa Jezusa, często wstępowała na modlitwę do świętego Józefa w kościele sióstr Bernardynek przy ulicy Poselskiej.
Tam też wysyłała swe siostry, pod wielu pojedynczo, aby przed wystawionym do adoracji Najświętszym Sakramentem przez przyczynę świętego Józefa zanosiły do Boga modlitwy w trudnych sprawach tworzącego się zgromadzenia i budującego się klasztoru. O gorącym nabożeństwie matki Klary do świętego Józefa wspomina również siostra Alojza Rostkowska. Na parę dni przed śmiercią matka Klara została niezmiernie umocniona i pocieszona widzeniem. Z opowiadania jej można było poznać, że przyszedł do niej święty Józef, a był to jej najukochańszy patron. Ojciec umiłowany, czuły, posłuszny, przyjmujący, człowiek pracy, zawsze w cieniu. Tak o świętym Józefie pisze papież Franciszek w liście apostolskim Patris Corde. Te cechy świętego Józefa tworzą piękną mozaikę ojcowskiego serca opiekuna świętej rodziny, którego szczególnie ukochali święty Józef Sebastian Pelczar i błogosławiona matka Klara Szczęsna. Niech opieka tego świętego patrona będzie dla każdego z nas umocnieniem na drodze do świętości. Duszo.